Uszkodziłeś samochód? Towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie. Lift Investment. Profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Nasi eksperci sprawdzą Twój kosztorys i wywalczą dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. Wielki Piątek, 30 dzień marca 2018 roku, drugi sparring na SGP Arenie Częstochowa w tym sezonie, ale pierwszy, który zgromadził chyba tak dużo kibiców. Forbet Włókniarz Częstochowa kontra Speedcar Motor Lublin, wszystkich kibiców, którzy teraz oglądają te zawody. Witam, Mariusz Rajek, za chwilę starty do pierwszego wyścigu, a więc ekspresowo, szybciutko powiedzmy sobie o składach obu zespołów. Drużyna z Lublina w swoim najmocniejszym zestawieniu, oprócz Andreasa Jonsona, z numerem pierwszym Daniel Jeleniewski, dwójka Robert Lambert, i oni właśnie pojadą wyścigu numer 1, a ze strony Włókniarza Adrian Miedziński i Andrii Kudryaszow. Z racji, że start do tego wyścigu pierwszego już za chwilę, zatem o pozostałych składach myślę będziemy sobie mówić na bieżąco. Bardzo wyczekiwane te biegi sparingowe przez kibiców. Nie wszyscy mogli obejrzeć ten mecz z Rowem Rybnik, kiedy raz mówiono, że sparing będzie, raz, że go później nie będzie, część kibiców wyszła. No dzisiaj takich obaw na pewno nie ma, ten tor doskonale przygotowany. Piękna pogoda, 15 stopni, startujemy w kasku żółtym Daniel Jeleniewski, w czerwonym Adrian Miedziński, w białym Robert Lambert i pod samą bandą Andrii Kudryaszow. Bieg numer 1 meczu sparingowego, no i dobrze ze startu, o dziwo, lublinianie. Jeleniewski z Lambertem są na dwóch czołowych pozycjach, ale już Brytyjczyk wypchnięty tam przez Rosjanina Kudryaszowa. No i niestety mamy upadek w pierwszym wyścigu dwóch zawodników na torze. Zawodnicy już powstali o własnych siłach, to najważniejsze. Gromkie brawa od kibiców Adriowi Kudryaszowowi. Wydaje się, że się nic nie stało. Mamy nadzieję, że w jednym kawałku również Robert Lambert, i za chwilę powtórka wyścigu numer 1. Powracamy do meczu sparingowego pomiędzy Włókniarzem a Motorem Lublin. Państwo być może tej przerwy tak nie odczuli, ale my bardzo dobre 25 minut. No i niesamowita zmiana za wykluczonego Adria Kudryaszowa. Pojawia się, uwaga, kto? W kasku niebieskim Tomasz Jędrzejak, zawodnik Stali Rzeszów. Wyskoczył tutaj niczym Filip z Konopi. No niesamowita rezerwa taktyczna trenera Marka Cieślaka, mówiąc oczywiście trochę z przymrużeniem oka. Mecze sparingowe mają to do siebie, że nie trzeba za bardzo tutaj przestrzegać różnych regulaminów i szczegółowo trzymać się wcześniejszych założeń programowych. Zatem bardzo silna para dzisiaj takiego mieszanego włókniarza, Adrian Miedziński, z którym kibice w Częstochowie myślę wiążą tutaj duże nadzieje punktowe. Na pewno kontrowersyjny transfer w kasku czerwonym, w kasku niebieskim jego partnerem tylko w tym wyścigu chyba będzie Tomasz Jędrzejak kontra Daniel Jeleniewski i Robert Lambert. Wystartowali. Jeleniewski atomowy start, można powiedzieć, że go nawet ukradł. No i teraz niech go gonią Jędrzejak z popularnym Adikiem. Jak na razie układa się to na 3-3. Jeleniewski bardzo daleko z przodu, nie nawiązuje walki póki co Robert Lambert, ale Ogór ma ochotę na Jelenia. No i bardzo ładnym atakiem po małej wyprzedza Jeleniewskiego. Zobaczymy, czy te punkty Tomasz sobie zapisze do programu. No naprawdę imponujący atak, zwłaszcza, że to przecież dopiero pierwsze sparingowe jazdy. Daniel Jeleniewski teraz z kolei po szerokiej atakowany przez Miedzińskiego. Zobaczymy, czy jest już tam na tyle przyczepnie, że można atakować po szerokiej. Chyba jeszcze nie, bo Jeleniewski utrzymuje te 10-15 metrów przewagi nad Adikiem. Tymczasem ostatnie okrążenie już rozpoczynają zawodnicy. A Adrian Miedziński jeszcze teraz zaatakowany przez Roberta Lamberta, który się przybliżył. Ciekawa walka. Robert Lambert blisko, blisko Adriana Miedzińskiego. No i ten atak chyba będzie skuteczny, tak mi się coś wydaje. No i będzie, myślę, mowa o dużej niespodziance w tym pierwszym biegu sparingowym. No bo tak to trzeba sobie, myślę, nazwać. A więc szybciutko. 3 punkty Jędrzejak. 2 Daniel Jeleniewski, 1 Robert Lambert, ostatni Adrian Miedziński. Szykujemy się do biegu numer 2. Michał Gruchalski, Bartek Świącik kontra Wiktor Lampar, który nie ruszył ze startu, i Oskar Bober. Dobrze, popularny Misiek. Jak tam powalczy Bartek Świącik? Już zakłada się na niego po szerokiej Oskar Bober, a nie wystartował Wiktor Lampar, a więc jeden punkt będzie miał, wydaje się, zagwarantowany
Bartek Świącik na 4-2 dla Włókniarza układa się ten wyścig. No byłem, przyznam, szczerze ciekawy, jak nasi juniorzy zaprezentują się na tle rywali z pierwszej ligi. Na razie dość niepokojąco Bartek odstaje od Oskara Bobera, no ale to jeden z lepszych juniorów Nice pierwszej ligi żużlowej. A więc myślę, że tutaj nie ma też specjalnej sensacji w tej materii. Pierwszy wyścig bardzo ciekawy, w tym drugim tej walki zdecydowanie mniej. Zawodnicy za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie, no i wydaje się, że Włókniarz obejmie prowadzenie 7-5 w tym spotkaniu, bo popularny Misiek nie da się już wyprzedzić Boberowi. Trochę szkoda tego defektu Wiktora Lamparta, myślę, że byłaby ciekawsza walka. Ta czołowa dwójka już na ostatnim wirażu, chociaż Bober jeszcze tam po szerokiej założy się na gruchę, no i dał radę. Ależ to ciekawie wyglądało na linii mety. Naprawdę mocno walczą tutaj Lublinianie. 3 punkty dla Oskara Bobera, 2 dla Michała Gruchalskiego, z 1 Bartek Śniocik, defekt Wiktora Lamparta. Przed nami start do wyścigu numer 3. Jak na razie bardzo ambitnie radzą sobie pierwszoligowcy z Lublina. Remis 6-6 i dużo ciekawej walki po trasie, zarówno w pierwszym, jak i drugim biegu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trzecim. Fredrik Lindgren w kasku czerwonym, Paweł Miesiąc w żółtym, Tobiasz Musielak w niebieskim i Sam Masters w białym. Pod samą bandą zawodnik w poprzednim sezonie reprezentujący Ostrowie Ostrów. No i zobaczymy, teraz chciał ukraść się start Paweł Miesiąc, będzie przerwany ten wyścig. Normalnie w meczu ligowym oczywiście Pawła Miesiąca w tym biegu byśmy już nie oglądali, ale to tylko spotkanie sparingowe, więc każdy chce pojeździć jak najwięcej. Powtórka biegu trzeciego, Lindgren Musielak kontra Musielak, oczywiście kontra Miesiąc Masters, no i bardzo dobrze częstochowianie, którzy od startu, od pierwszego łuku dyktują zdecydowanie warunki. Bardzo daleko z przodu jest Fredrik Lindgren, można powiedzieć, że odkręcił manetkę i tyle go widzieli. Jego śladem podąża Tobiasz Musielak, a na dwóch następnych pozycjach dopiero Lublinianie Miesiąc i Masters. No w tym biegu wydaje się, że wielkiej walki już nie będzie, bo sporo odległości pomiędzy zawodnikami. Jak na razie na te emocje na pewno nie mogliśmy narzekać, no chyba, że tam jeszcze Tobiasz Musielak popełni jakiś błąd. Będzie miał szansę zbliżyć się do niego po miesiącu, ale na razie na nic takiego absolutnie się nie zapowiada. Natomiast bardzo, bardzo daleko z przodu popularny Fredka Lindgren, nowy nabytek Włókniarza Częstochowa, z którym pokładane są tutaj wielkie nadzieje. Ostatnie okrążenie rozpoczynają, bieg zdecydowanie bez historii. Po pewne zwycięstwo 5-1 pędzą częstochowianie, no i ci zawodnicy Lublina w tym biegu, a więc Paweł Miesiąc i Sam Masters, nie spasowali się zbyt dobrze do częstochowskiej nawierzchni. Kończymy. Trójka dla Lindgrena, 2 dla Musielaka, 1 dla Miesiąca, bez punktów Masters. I przed nami bieg numer 4, w żółtym Dawid Lampart, niebieski to Michał Gruchalski, biały Oskar Bober i w czerwonym Matej Żagar wystartowali. Żagar wydaje się być faworytem od czwartego pola, ale niezły też start Dawida Lamparta. No i póki co zawodnik rodem z Rzeszowa na prowadzeniu, a dopiero jego śladem dwójka częstochowian. No ale już komandos ze Słowenii będzie się tam napędzał po szerokiej. Zobaczymy, czy coś mu to da. Teraz przejdzie z kolei na małą, no i tym atakiem wydaje się, że jest już przed Dawidem Lampartem. Ładny atak Słoweńca, który teraz nagradzany brawami przez częstochowską publiczność, a więc 3-3 zamienia się w 4-2 dla Włókniarzy. Chociaż wydaje się, że jeszcze starszy z braci Lampartów nie powiedział ostatniego słowa. Trzeci jest Michał Gruchalski. No i właśnie teraz Dawid Lampart pod Żagara. Bardzo znów ładna, ciekawa walka. Wyprzedza Słoweńca, ale Żagar będzie chciał mu oddać. To się teraz dzieje. Kibicom na pewno musi się takie spotkanie sparingowe podobać, a tymczasem słowa nie powiedziałem jeszcze o Oskarze Boberze, bo on dość daleko z tyłu na ostatniej pozycji. Zawodnicy już na ostatnim łuku i wydaje się, że Włókniarz będzie prowadził w tym momencie 6 punktami. 3 punkty Matej Żagar, 2 zdobywa Dawid Lampart, 1 Misiek Gruchalski, Oskar Bober ostatni. 4-2 w tym wyścigu i w całym meczu 15-9. I powracamy do ścigania. Przed nami wyścig numer 5 w kasku niebieskim. Zobaczymy Tobiasza Musielaka, który bardzo dobrze spisał się w swoim pierwszym starcie. Podobnie zresztą jak jego partner z pary Fredrik Lindgren, on w kasku czerwonym. Wygrali 5-1 w wyścigu trzecim. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzą z Danielem Jeleniewskim w kasku żółtym, który jeszcze nie tak dawno w sezonie 2016 reprezentował barwy Włókniarza Częstochowa, tej drużyny, która wprawdzie nie awansowała sportowo do Ekstraligi, ale zajęła trzecie miejsce za Lokomotywem Daugavpils i Orłem Łódź, a że te drużyny z różnych powodów nie chciały bądź nie mogły awansować, Włókniarz został zaproszony i tak od sezonu 2017 częstochowianie znów są w naszej żużlowej elicie, a jego partnerem z pary, ten, który nie spisał się
tak rewelacyjnie w pierwszym wyścigu, ale myślę, że całkiem nieźle pogonił po trasie Adriana Miednińskiego, a więc Robert Lambert w kasku białym. Powtórzę jeszcze raz od Kredy. Musielak, Jeleniewski, Rinden, Lambert i startujemy. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzą zawodnicy obu drużyn. Znów dobrze Tobiasz Musielak. Musielak jest na prowadzeniu. Będzie go goniła dwójka Lublinian, bo niespodziewanie tym razem przegrał. Startuje Fredrik Lindgren. Jest na ostatniej pozycji. Goni Lamberta, goni Jeleniewskiego. Na razie to wszystko układa się na 3-3. No i Fredka myślę, że ma teraz pole do popisu, aby poszukać najlepszych ścieżek na częstochowskim owalu. Jak widać, na razie próbuje po szerokie, ale to chyba jeszcze nie jest ta faza sezonu. Jeszcze się tam nie zrobiły odpowiednie drogi dla naszego, mamy nadzieję, jednego z liderów. Tymczasem coraz bliżej Tobiasza Musielaka jest Robert Lambert, utalentowany Brytyjczyk. No i teraz wejdzie po małej, jest szybki, zaatakuje popularnego Tofika. No i już jest przed zawodnikiem włókniarza. Rozpoczynają ostatnie okrążenia, więc wydaje się, że Lublinianie będą odejmować straty. Naprawdę rewelacyjna postawa teraz Roberta Lamberta. Kto by się spodziewał, że to on będzie wiózł 3 punkty w tym wyścigu, a na to wszystko wskazuje, bo zawodnicy są już na ostatnim łuku. Tofik już nie odrobi tych punktów. No i włókniarze niespodziewanie przegrywają 2-4. 3 punkty dla Lamberta, 2 dla Tobiasza Musielaka. Z jednym kończy Daniel Jeleniewski. Na ostatniej pozycji bez walki Fredrik Lindgren. I startujemy do biegu numer 6, Miesiąc Masters kontra Żagar Świącik. Wystartowali bardzo dobrze Słoweniec Mateusz Żagar z pola drugiego, został na starcie Bartek Świącik. No i na razie układa się to wszystko na 3-3. Dwójka zawodników z Lublina śladem Słoweńca. Teraz Bartek ostro tam wszedł pod sama Mastersa. Duża niespodzianka, brawa teraz od kibiców, no ale sam będzie chciał chyba odbić tę trzecią lokatę. Chociaż to był naprawdę niezły atak w wykonaniu Bartka. Teraz sam po szerokiej odzyskuje już ten jeden punkt, a więc znów powracamy do statusu po starcie do wyniku 3-3. Żagar przed Pawłem Miesiącem, przed samym Mastersem i na ostatniej pozycji Bartek Świącik. Ale co ważne w tym momencie, no to że Bartek nie odstaje jakoś bardzo z tyłu, nawiązywał walkę. Przez chwilę był nawet przed samym Mastersem po ładnym ataku po trasie. Rozpoczęli ostatnie okrążenie i wydaje się, że to będzie wyścig remisowy. No Matej Żagar nie miał tutaj za bardzo z kim rywalizować. Odkręcił manetkę na starcie i uciekł po prostu dwójce zawodników pierwszoligowych. No i teraz Żagarowi możemy już tą trójkę zapisywać. 2 dla Miesiąca, 1 dla sama Mastersa, 0 Bartek Świącik, ale tak jak mówiłem, w tym wypadku tak bardzo nie odstawał. Jakiś czas temu pojawiały się plotki, jakoby Tomasz Jędrzejak miał trafić do drużyny włókniarza. No i może była tam minimalna doza prawdy, bo znów zastępuje Andrzeja Kudryaszowa. Z Adrianem Miedzińskim walczą teraz, chciałem powiedzieć, z braćmi Lampartami, ale tylko Dawid wystartował, Wiktor został na starcie. No i nieźle sobie radzi dwójka mieszanych włókniarzy, tak można to powiedzieć. Adrian Miedziński na prowadzeniu, Tomasz Jędrzejak mocno tam atakuje Dawida Lamparta, ale póki co jest na trzeciej pozycji. Myślę, że może być jednym ze zdecydowanie najlepszych zawodników drugiej ligi w barwach Stali Rzeszów. Popularny Obór, który przecież przed wieloma laty też startował w drużynie włókniarza. No i teraz częstochowianie na 5-1. Dawid Lampart jednak musiał uznać wyższość lepiej przygotowanego sprzętowo Tomasza Jędrzejaka i to widać wyraźnie na to, że no nie wiadomo, co tam się stało Wiktorowi Lampartowi ze sprzętem, ale jak na razie nie najlepiej spisuje się ta jego maszyna. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Popularny Adik widać już dobrze skosowany do częstochowskiej nawierzchni. Po wiecie, 3 punkty, 2 zdobędzie Jędrzejak. No nie było wielkiej walki w tym wyścigu. 1 zapiszemy Dawidowi Lampartowi. I tak też kończy się ten wyścig. Jeszcze tylko przypomnę, 3 Miedziński, 2 Jędrzejak, 1 Dawid Lampart. Defekt Wiktora Lamparta już na starcie. Startujemy z kolejnym biegiem dzisiejszego sparingu. Matej Żagar, Michał Gruchalski kontra Robert Lambert i Daniel Jeleniewski. Popularny Jeleń pod samą bandą. To najlepiej ze startu. Dwójka włókniarzy. To, że Matej Żagar jest z przodu, to jakby normalne, ale świetnie wystartował też Michał Gruchalski, chociaż teraz jednak wydarł mu 2 punkty Robert Lambert i to wszystko układa się na 4-2. Jeszcze myślę ostatniego słowa nie powiedział popularny Jeleniewski, chociaż on jeszcze ostatni. Ładnie walczy Michał Gruchalski. Chce się tutaj przedrzeć przez Lamberta. Są w bardzo bliskim kontakcie ci dwaj zawodnicy i to pomiędzy nimi najciekawsza walka w tym wyścigu 8. Misiek chce wygrzeć Lambertowi
te punkty, ale jak na razie nic się nie zmienia. 4-2 bardzo daleko z przodu Matej Żagar, który wydaje się być na początku sezonu naprawdę nieźle przygotowany, dobrze spasowany z częstochowskim torem. Ostatnie okrążenie przed nami, a coś złego zadziało się z maszyną Daniela Jeleniewskiego. On już kontynuuje, ale nie ścigania, tylko taką wolniutką jazdę rekreacyjną. Są na ostatnim łuku zawodnicy, będą kończyć ten wyścig. Włókniarz wygrywa 4-2, 3 dla Mateja Żagara, 2 dla Roberta Lamberta, z jednym Michał Gruchalski, defekt Daniela Jeleniewskiego. Coraz zimniej się robi w Częstochowie, a więc jedziemy dalej z tym sparingiem. Wyścig 9, Sam Masters, Paweł Miesiąc kontra Tomasz Jędrzejak, Adrian Miedziński wystartowali. Wydaje się, że bardzo równy ten start, ale jednak na czoło wysuwa się Tomasz Jędrzejak, do niego po szerokiej dołącza Adrian Miedziński. No i przyznam szczerze, że jak dzisiaj oglądam tą dość przypadkową parę, ponieważ Tomasz Jędrzejak oczywiście zawodnikiem Stali Rzeszów, no to oni świetnie sobie z popularnym Miedziakiem radzą. No i kto wie, może byłaby to niezła para nawet na rozgrywki ekstraligowe. Oczywiście to można sobie jedynie teraz podywagować. Bardzo pewnie prowadzą, no co by też nie mówić, z nie najmocniejszą dzisiaj parą speedcar motorologiem Pawłem Miesiącem i samym Mastersem. Bieg wydaje się nie mieć większej historii. Tomasz Jędrzejak jest naprawdę świetnie przygotowany do sezonu i myślę, że może trochę żałować, że wylądował dopiero w trzeciej polskiej klasie rozgrywkowej, bo myślę, że jego możliwości pretendują go do jazdy zdecydowanie wyżej. Radzi sobie naprawdę świetnie Adrian Miedziński po tym pierwszym nieudanym starcie, kiedy przyniósł 0, kiedy był mijany przez zawodników z Lublina po trasie. Teraz wydaje się również być nieźle spasowany. Kończą wyścig numer 9, wygrywa Jędrzejak przed Miedzińskim. Trzeci jest Paweł Miesiąc, a defekt notuje Sam Masters. Wyścig 10, Oskar Bober, Fredrik Lindgren, Dawid Lampard, Tobiasz Musielak, wszystko gotowe, wystartowali. No i świetny Dawid Lampard, on naprawdę nieźle sobie dzisiaj radzi, z pola trzeciego jest na prowadzeniu, a teraz chciał do niego dołączyć Bober, ale po szerokiej bardzo dobry Musielak. No a coś tam chyba zawodzi ta maszyna Fredki Lindgrena, on już w poprzednim wyścigu nie najszybszy, teraz także musi ratować się po starcie, tymczasem bardzo ładnie zaatakował po małej Musielak, ale piękna walka z Dawidem Lampardem na żyletki, a wykorzystał to jeszcze Fredrik Lindgren. No wspaniała walka w tym wyścigu 10. Zmienia się to jak w kalejdoskopie. Wydaje się, że będzie 5-1 dla Włókniarza. Lindgren skleja się teraz z Tobiaszem Musielakiem. Jeden po dużej, drugi po małej. No i poradzili sobie z niebyle kim, bo z Dawidem Lampardem, z solidnym zawodnikiem pierwszoligowym. No i wydaje się, że to będzie kolejne zwycięstwo Włókniarza 5-1. Fredrik Lindgren po nie najlepszym starcie, po tej maszynie chyba niekoniecznie ustawionej właśnie na ten element rzutowego, żeby został poradzić sobie na trasy, niebezpiecznie podniosło Tobiasza Musielaka, aż zadrżałem, ale utrzymał się na szczęście na motocyklu i dowiezie też te 2 punkty do mety za plecami Szweda. 3 Lindgren, 2 Musielaki, 1 Dawid Lampard, na ostatniej pozycji Oskar Bober. I przed nami wyścig 11, bardzo silna para włókniarzy, Matej Żagar w kasku czerwonym na polu trzecim, Tomasz Jędrzejak niebieski na polu pierwszym, kontra Roland Lambert biały i Paweł Miesiąc w żółtym wystartowali. No i chyba nie mogło być inaczej, na prowadzeniu popularny Ogór, który dzisiaj bardzo szybki w Częstochowie. No a chyba najlepszy dzisiaj z Lublinian Robert Lambert, co on wyczynia dzisiaj na torze w Częstochowie. Chciałem powiedzieć, że pewnie jedzie przed Żagarem, ale teraz wyprzedził także Jędrzejaka i jest już pierwszy. No myślę, że wielki pożytek, wielką pociechę mogą mieć z tego chłopaka w Lublinie, jeżeli będą się chcieli skutecznie włączyć się do walki, awans o Ekstraligę 3-3, naprawdę. No czapki z głów dzisiaj przed tym zawodnikiem, bo walczy na trasie fenomenalnie. Teraz jest przed naprawdę niesamowicie dobrymi zawodnikami, takimi jak właśnie Matej Żagar czy Tomasz Jędrzejak. Teraz go troszeczkę podniosło mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie we wcześniejszej fazie spotkania Tomiasza Musielaka. No a nie radzi sobie zupełnie Paweł Miesiąc. On tego sparingu na pewno nie zrobi do udanych. Są już na ostatnim okrążeniu wszyscy zawodnicy. No i Robert Lambert wydaje się być nie do dogonienia dla pozostałych rywali. Jak wyprzedził Jędrzejaka, tak jeszcze powiększał przewagę. Naprawdę fenomenalnie sposobana ta jego maszyna. I właśnie Lambertowi zapisujemy 3. 2 dla Jędrzejaka, 1 Żagar. Bez punktów Paweł Miesiąc. Mała korekta do wyścigu 11, a więc no trochę trzeba umniejszyć temu zwycięstwu
Roberta Lamberta, bo wygrał z Tomaszem Jędrzejakiem i Michałem Gruchalskim, a więc kto prowadzi sobie program z tych zawodów, no to mała zmiana. Michał Gruchalski jechał, a nie Matej Szagara. Przed nami wyścig 12, w którym Wiktor Lampart, Daniel Jeleniecki kontra Bartek Świącik i Fredka Lindgren. Bartek został na starcie, ale nie najlepszy również start Szweda. On będzie teraz atakował po szerokiej. No i zobaczymy, czy dogoni Lublinian, którzy niespodziewanie na prowadzeniu Jeleniewskiej. No i właśnie zastanawiam się, czy tak fenomenalnie jedzie Wiktor Lampart w kasku białym. Za chwilę postaram się to ustalić. Wydaje się, że tak, bo to jest dopiero pierwszy start tego zawodnika. Wcześniej miał dwa defekty. No i nie może się tam przedrzeć pomiędzy nich Fredrik Lindgren. Ustawili Lublinianie bardzo solidną parę. Teraz z kolei Fredka spróbuje po małej. No i udało mu się z Jeleniewskim. Zobaczymy, czy uda mu się też z juniorem lubelskiej drużyny, który walczy niesamowicie ambitnie w tym wyścigu. No udało się Lindgrenowi, ale naprawdę po dużych bojach. Wielkie brawa dla młodszego z braci Lampartów. Teraz 3-3. No już nie nawiązuje walki Bartek Świącik, który jest sporo starszy chociażby od Wiktora Lamparta, no ale ten radzi sobie naprawdę dobrze, a wcześniej zanotował dwa defekty. Są już na ostatnim łuku. Kończą ten wyścig. Wygrywa Lindgren. Dla niego punkty 3-2. Dla Wiktora Lamparta z jednym kończy Daniel Jeleniewski, bez punktów Bartek Świącik. I startujemy z wyścigiem 13. Powiat Musiela w kasku niebieskim kontra sam master jest Dawid Lampart, a niestety no nie będziemy zgadywać, jakiś nowy zawodnik pojawił nam się w kasku czerwonym. Będziemy się to starali jak najszybciej ustalić. Na pewno jest na prowadzeniu Tobiasz Musiela, konsola pierwszego. Bardzo dobry start, za nim dwójka Lubliniany, a więc Sam Masters i Dawid Lampart. Na ten zawodnik, który dzisiaj po raz pierwszy pojawił się na torze, no na razie nie pokazuje olśniewającej formy, a więc wydaje się, że w tym wyścigu 13 zanotujemy remis 3-3. Chociaż teraz atak po szerokiej szykuje się tam na Sama Mastersa, który dzisiaj no na pewno nie spisuje się zbyt dobrze na torze w Częstochowie, ale jak na razie jeszcze utrzymuje ten jeden punkcik, chociaż już nie. Będzie 4-2 dla włókniarza. Na drugiej pozycji jest na pewno Dawid Lampart. Zaczynają ostatnie okrążenie, a wyjaśniło się, kto jest w kasku czerwonym. Jest to Pontus Asbykren, który przyjechał potrenować do Częstochowy. No i w tym jednym wyścigu poradził sobie z samym Mastersem. Kończą ten wyścig, a więc 3 punkty dla Tobiasza Musielaka, 2 dla Dawida Lamparta, 1 dla Pontusa Asbykrena, bez punktów Sam Masters. I to na dzisiaj ze SGP Areny Częstochowa byłoby już wszystko. Biegów nominowanych nie będzie. Włókniarz, Forbet Włókniarz Częstochowa pokonuje Speedcar Motor Lublin 49-29, a więc dość pewne 20-punktowe zwycięstwo. Tak na dobrą sprawę nikt w drużynie Włókniarza nie zawiódł. 3 trójki Matej Żagar, 0-3-2 Adrian Miedziński po tych początkowych wpadkach. Później był już dobrze. Fredrik Lindgren trochę wolny na starcie, ale na trasie radził sobie całkiem nieźle. Bardzo dobrze pojechał Tobiasz Musielak. Michał Gruchalski 5 punktów, 1 punkt wprawdzie na rywalu, który akurat wtedy nie jechał, zdobył Bartek Świącik, a w drużynie z Lublina myślę, że wyróżnić trzeba przede wszystkim Roberta Lamberta. On 9 punktów i naprawdę fenomenalna walka na trasie. Daniel Jeleniewski 4 punkty, 4 punkty Paweł Miesiąc, Sam Masters jedno oczko, Dawid Lampart również dużo walki, 6 punktów. Wiktor Lampart pojechał tylko raz, bo dwa razy miał defekt, ale wtedy spisał się bardzo dobrze, 2 punkty i 3 punkty Oskar Boberć. I to wszystko życzymy wszystkim kibicom wesołych świąt, spokojnych, a już po świętach zapraszamy na emocje nie tylko żużlowe, ligowe, najbliższe spotkanie Włókniarza, jeżeli tylko pogoda pozwoli, oczywiście 8 kwietnia w Grudziądzu. Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zniżył wypłaty Twojego odszkodowania. Lift Investment. Profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl.